Cześć, jak się masz? Hello, I'm Ashley House, and if you love cycling, make sure you watch Tour de Tour. Witam Was serdecznie. Studio Tour de Tour, jak zwykle mobilne, tym razem zawitało do ciężarówki. Moim gościem jest Bartek Łatysiak, mechanik ekipy Bahrain Victorious. Witam Cię serdecznie. Witam Cię, Adam, witam wszystkich. Czy Ty też jak kierowcy na przykład masz kilka funkcji, czy mechanik to jest mechanik i tylko tym się zajmuje? No, mechanicy, muszę powiedzieć, że mają chyba wszystkie funkcje, jakie możliwe. Jesteśmy kierowcami ciężarówek, samochodów osobowych, no i mechanikami. Musimy te rowery doprowadzić zawsze do porządku po wyścigu. To powiedz, jak ten Twój dzień na wyścigu wygląda? Taki etap jak dzisiaj, powiedzmy, jak to od rana by wyglądało? Jeśli zaczynając od rana, otwieramy rano ciężarówkę. Po śniadaniu oczywiście jesteśmy. A to która to jest godzina? No, zależnie od o której godzinie wyjeżdżamy na etap, ale powiedzmy, że śniadanie średnio o 7 rano. O 8 spotykamy się w ciężarówce. Wyciągamy wszystkie rowery, które są dzień wcześniej przygotowane przez nas. Zakładamy je na samochody. No i wtedy myślę, że to zajmuje nam około godziny. Przygotowanie kół zapasowych, które też są zapinane na samochód. Koła zapasowe do środka, które są skrzynki narzędziowe. No i wtedy myślę, że to zajmuje nam około godziny. Później wjeżdżamy na etap. A na etapie? Na etapie, o ile nie ma kraks, czego mechanicy nie lubią najbardziej chyba. Ale jeszcze przed etapem musicie te rowery też wystawić, nie? Tak, przed etapem, gdy przyjeżdżamy na parking, ściągamy rowery wyścigowe, te, na których kolarze będą się ścigać. Sprawdzamy ciśnienie w oponach. Oczywiście wcześniej uzgadniamy z zawodnikami, też zależnie od pogody. Ustalamy, jakie ciśnienie chcą w oponach. To jest wszystko też dopasowane do, tak jak powiedziałem, do pogody i do wagi zawodnika. Czyli na przykład dzisiaj mieliśmy etap Pszczyna-Bielsko, ten etap weźmy jako przykładowy. Matej Mohoricz, jakie miał ciśnienie w oponach? Tak, no dzisiaj mieliśmy ładną pogodę, było sucho i prognozy były takie, że nie będzie padał deszcz, bo to też trzeba sprawdzić, czy powiedzmy po połowie wyścigu nie zacznie padać deszcz i pogoda się nie zmieni. Dzisiaj były pogody takie 100%, także dzisiaj Matej miał 4,7, 4,8. Też to przełożenia Cię od razu zapytam, jakie miał przełożenia na te podjazdy? Przełożenie Matej stosuje 55 tarczy z przodu i kaseta z tyłu 11,34. I mała tarcza z przodu 40. Te rowery ściągacie, wystawiacie, zawodnicy jadą na prezentację, wracają, czasem coś jeszcze trzeba poprawić, czasem ktoś mówi, że tu siodełku, tu sztyca, tak. Tu kierownica, tu coś tam. Wtedy jest chwila taka niepewności, jak przyjeżdżają z prezentacji, czy wszystko jest ok, czy przygotowaliśmy wcześniej wszystko w 100%. Zazwyczaj nie ma tam poprawek, aczkolwiek no zdarza się, wiadomo, że to jest tylko sprzęt i zdarzają się też i nam jakieś tam błędy. Jeśli wszystko jest ok, samochody, wozy techniczne ruszają na start, zawodnicy też, no i start wyścigu. Wtedy się zaczyna karuzela. No tak, i wtedy jesteście czasem wołani przez radio wyścigu, wóz Bahrain Victorious do peletonu, trzeba coś tam zrobić, trzeba coś poprawić. Jak to jest z tymi regułami teraz? Nie wolno pomagać podczas jazdy, prawda? Nie wolno regulować niczego. Nie wolno z samochodu. Mechanik nie może się wychylać tak jak kiedyś, że wisiał na szybie czy na drzwiach i tam regulował. Teraz nie wolno. Kolarz musi stanąć i wtedy jakieś tam naprawy ewentualne są. Dzisiaj też mieliśmy taki jedyny przypadek na etapie. Jeden z zawodników chciał zmienić buty kolarskie. I też się zastanawialiśmy, czy zrobi to w trakcie jazdy, ale postanowiliśmy z Michałem, że był taki dogodny moment, że jeszcze peleton jechał w miarę spokojnie, że kolarz stanął,
zmienił buty i pojechał dalej. Jaka była najbardziej nietypowa interwencja twoja? O, ciężko powiedzieć teraz. Myślę, że jakichś tam nietypowych to nie ma. Często się powtarzają. Zawodnik łapie gumę. No jak są kraksy, to już jest wtedy no tak, już poważniejsze rzeczy, że trzeba nieraz rower wymienić, bo jest połamany. Dużo się łamie tych rowerów? No przy kraksach to bardzo często. Bardzo często, może nie ramy, ale kierownica czy klamki, jak to my mówimy na to, to bardzo często są do wymiany. Ale mówię, no tych kraks no, nie ma aż tak dużo, żeby to nie wiadomo jak często, często robić. No dobra, etap się kończy. Co dalej? Etap się kończy. Czekamy na kolarzy, aż zjadą po mecie do autobusu. A jeszcze spytam Cię o jedną rzecz, o ten system mocowania rowerów na samochodach. Jak to jest? Tak, a więc tak. Czyj, gdzie i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. Wiem o co chodzi. Po prawej stronie na samochodzie, powiedzmy nade mną, jest zawsze rower lidera. Bo jak coś liderowi się stanie, ja jestem najbliżej tego roweru i wybiegam wtedy z samochodu, od razu mam nad sobą ten rower, ściągam i daję jemu. I później też w zależności, rowery są zapinane w zależności od, powiedzmy, klasyfikacji, od, jeśli jest dwóch liderów, oni są po prawej stronie. Też jak najbliżej mechanika, żeby jak najszybciej w razie defektu wymienić ten rower. I kolejne rowery, powiedzmy, już są dla kolejnych zawodników. Ale mówię, najważniejsze te są po prawej stronie, od zewnątrz, bo jeszcze są w środku też rowery. Cztery są po zewnętrznej stronie samochodu. Tak. I tak jak siedmiu jest zawodników i trzy jeszcze są w środku. No, ale mówię... I koła masz w środku też w samochodzie? Koła są dwa komplety w środku. Jeszcze na dachu mamy trzy koła zapasowe. Te na dachu są mało używane, no bo aż tylu defektów, no rzadko się zdarza, żeby tyle było defektów. Najpierw bierzemy te koła, które mamy tutaj pod ręką i wtedy wymieniamy kolarzem. Ten system sztywnej osi dla mechanika jest lepszy? No nie ma z tym problemu. Mamy specjalne te pistolety, które... To nie wiem ile to sekund zajmuje, nie mierzyłem, ale idzie bardzo szybko. Wymiana koła. Wiadomo, też koła się wymienia zawodnikom w takich miejscach, gdzie jest to bezpieczne, że wróci do peletonu kolarz. Bo wiadomo, wymiana koła trwa trochę dłużej niż wymiana całego roweru. Jeśli jest jakiś defekt w takim miejscu newralgicznym, przed metą blisko, gdzie już peleton się napędza i jest i wiadomo, że kolarz będzie miał problem, żeby wrócić do peletonu, wtedy wymieniamy cały rower. Dobra, skończyliśmy etap. I co teraz, co teraz dalej się dzieje? Zbierasz te rowery? Zapinamy je znów na dach. Wracamy do hotelu. W zależności ile tam jest, jaki jest długi dojazd do hotelu, wracamy. Jeden mechanik czeka już na miejscu w ciężarówce. Ma przygotowane wszystkie sprzęt do mycia rowerów. Również dla mechaników, którzy będą sprawdzać te rowery, przygotowuje wszystkie narzędzia, skrzynki. Także my wracamy, ściągamy rowery zapasowe, wkładamy je do ciężarówki, jak i koła, które są czyste, a rowery wyścigowe zawsze są po wyścigu myte. Później kolejnych dwóch mechaników bierze je na swój stojak, no i po kolei. Najpierw są suszone z wody, te wszystkie miejsca, gdzie łańcuch, koła, gdzie są łożyska, te miejsca, gdzie tam woda może się dostać, bo wiadomo, jak woda gdzieś zostanie, to później robi się rdza, tak? Nie będzie się to dobrze kręcić. Także one są suszone, sprawdzane, powiedzmy, no każda śrubka jest, czy gdzieś się nie poluzowała,
Opony są sprawdzane, czyli nie są, to jest bardzo też ważna rzecz. Trzeba powiedzieć, koła są bardzo szczegółowo sprawdzane, opony. Wiadomo, często są jakieś nacięcia na drodze, jeśli droga jest niezbyt dobra, jest dużo kamieni. Także sprawdzamy, czy te opony nie są gdzieś nacięte, jeśli są nacięte, są wymieniane na nowe. Później jest wszystko oliwione, łańcuch, sprawdzane przerzutki, czy to wszystko chodzi jak trzeba. Oczywiście też pytamy po mecie zawodników, czy jakieś tam coś jest do poprawy, czy może coś na wyścigu się działo z rowerem. Jeśli coś takiego zgłaszają, to oczywiście to naprawiamy. Na końcu sprawdzamy baterię, czy nie jest nierozładowana w przerzutce i w pomiarze mocy. Jeśli wszystko jest ok, rower jest wstawiany do ciężarówki i czeka na kolejny dzień, na kolejny etap. A dzisiaj jeszcze jeden mechanik zostaje w hotelu, tak? I dzisiaj on na przykład przygotowywał te rowery czasowe na tak. czasówkę w Katowicach, tak? Tak. Jeśli jest to etapówka i jest jazda, jest czasówka na wyścigu, jeden mechanik, bo tutaj mamy trzech mechaników, na wielkich turach jest czterech albo pięciu nawet mechaników. No i dzisiaj, tak jak tutaj na tym wyścigu jest trzech mechaników, jeden został i wszystkie rowery czasowe sprawdzał po kolei. One wcześniej oczywiście są przed wyjazdem już na wyścig, na serwis kurs sprawdzane, ale wiadomo, no jeszcze raz trzeba sprawdzić, czy bateria nie jest rozładowana, nieraz są jakieś zmiany przełożeń. No bo pozycja jest ustawiona, no bo to każdy zawodnik ma ustawioną swoją pozycję. Tak, no pozycja to już jest sprawdzona, ustawiona powiedzmy zimą, jak są zgrupowania, mają tam kolarze bike fittingi, różne testy na torach. Także pozycje, to wszystko jest ustawione, aczkolwiek mamy, nie wiem czy widać, tam na końcu taki przyrząd z tym złotym. To jest przyrząd, na którym się mierzy wszystkie rowery. Oczywiście każdy kolarz, jeśli ma swoje 2 czy 3 rowery, one muszą być co do milimetra ustawione tak samo. Czyli wysokość siodełka, pochylenie siodełka, długość, no kierownica, to wiadomo, że wszystkie każdy zawodnik ma taką samą. A rzeczywiście tak jest, że czasem jak kolarz wstanie lewą nogą, to mu wszystko w rowerze nie pasuje? Bywa? Bywa. Jeszcze muszę ci powiedzieć, że są tacy kolarze, którzy lubią cały sezon coś milimetr siodełko wyżej, milimetr niżej. Ale to jak rozmawiam z chłopakami z innych ekip, no to w każdej ekipie jeden czy dwóch takich musi być. Kolarzy jest. Ale to już wiemy, którzy to są, także jesteśmy spokojni i im pomagamy. A jak to było z tą sztycą Mohoricza na Mediolan Sanremo? Dużo wcześniej wiedzieliście o tym, że on coś takiego zastosuje? No tak, no on już to testował przed wyścigiem. No Matej jest takim kolarzem, że on cały czas lubi coś ulepszać w swoim rowerze. Jak jest w domu, no to testuje opony, ciśnienie w oponach, sztyce, tak jak wtedy. No to on też już wiedział o tym i testował to na treningach, także to już było wcześniej wiadomo. To jeszcze Cię podpytam o tą czasówkę, bo wiem, że jutro na przykład czasówka, tam start jest chyba około 13, a Wy wyjeżdżacie już 8.15. Tak wcześniej musicie tam być, no bo to jest taki trochę nerwowy dzień, te czasówki. Już nie mówię o drużynowych, ale już te indywidualne też są trochę nerwowe. Tak, no zazwyczaj na czasówki już ciężarówka i autobus wjeżdża dużo wcześniej, żeby zająć... To jest trochę też taki wyścig teamów, żeby zająć jak najlepsze miejsce. Tak, no jesteśmy tam wcześniej, rozkładamy trenażery. Wiadomo, że też jest trener, który może o tym
nie wiesz, ale też trener, który patrzy o tej godzinie, co będą kolarze startować, jak będzie słońce, żeby też na nich, jak jest gorąco, żeby ich osłonić od tych upałów, żeby był cień. Także jest kilka takich rzeczy, gdzie teamy chcą, żeby jak najlepiej ustawić ciężarówkę i autobus. Rozkładane są trenażery, wentylatory. No i kolarze jadą na rekonesans, czyli pewnie po rekonesansie też jakieś ostatnie jeszcze poprawki? Tak, tak. No my jeszcze też sprawdzamy rowery zanim kolarze przyjadą na start. Są jeszcze raz sprawdzane rowery, czy wszystko jest ok. Pompujemy kolarze, kiedy przyjeżdżają jadą na rekonesans. No i jeśli wszystko jest ok, gdy wrócą, później każdy ma swoją godzinę rozgrzewki, rowery są wpinane na trenażery, kolarze się rozgrzewają i później start. Czyli tak naprawdę ten twój dzień tak od rana do wieczora jest co robić? Tak, no to jest od 7 rano, średnio 21 kolacja, 22 się kładziemy do łóżka. A kto dbał o porządek? Kto tak tu dzisiaj przyszedłem, to tak pięknie jak na scenie wyglądało, to światła zapalone. Wiem, że trochę przygotowałeś na nasze spotkanie, ale kto dbał o porządek? Jak to nie, jest z tym porządkiem nie, nic w ciężarówce? Nie przygotowałem, nie? Zawsze jest porządek. Okej. A to kto o to dba? No sprzątaczki nie macie, nie? Nie. No mechanicy, no to jest tutaj nasze biuro, że tak powiem, także musi być wszystko poukładane, dużo jest tego sprzętu, kół, rowerów, także jakby tutaj troszeczkę, jakbyśmy tu wprowadzili taki chaos, to byśmy później tutaj nie doszli do... Także musimy tutaj, no, sami o to dbamy. To powiedz mi, jaki jest podział? Tam jest to urządzenie do mierzenia roweru, a jaki jest podział tak poza tym? Co jest gdzie? Co ma gdzie swoje miejsce? No do góry tutaj po lewo widzimy koła, bo mamy dwa rodzaje kół, wyższe i niższe. Te niższe kolarze stosują głównie, gdy są etapy górskie. Tak jak dzisiaj, te 45, także oni jechali na tych niższych kołach. Później tam wyżej widzimy koła te 60. To jak są etapy płaskie, to zazwyczaj wszyscy jadą na tych kołach wyższych. Akurat tutaj dzisiaj, no bo jutro mamy czasówkę, po lewej stronie wszystkie rowery do jazdy na czas. Po prawej stronie mamy rowery, które jutro, to są te rowery, na których oni startowali dzisiaj. Także jutro też je zabieramy. A to treningowe teraz gdzie są? Treningowe, te takie zapasowe. Dzisiaj zostawiamy je w hotelu, no bo na jutro nie będą potrzebne. A też wszystkie rowery tutaj nie wejdą. Ciężko byłoby zmieścić, tak. Tam na dole widzę sztyce, opony, tak? To wszystko tak, ma swoje miejsce. Tutaj w tych półkach kierownice, sztyce, w każdej jest siodełko. Siodełka tutaj mamy wcześniej też jakieś części zapasowe do rowerów, bo wiadomo, no wszystko może ulec jakiejś tam awarii, trzeba wymienić. Także powiedzmy, że wszystko do roweru tutaj na zapas mamy. A jak często się wymienia? Na przykład łańcuch, macie jakiś okres, kiedy wymieniacie, czy patrzycie, jak on jest zużyty, czy jest po prostu co jakiś czas automatycznie wymieniamy? Średnio powiedzmy, tak jak wyścig trwa tydzień, no to ten tydzień przetrzyma ten łańcuch. Chyba że jakieś warunki są naprawdę złe, gdzie jest codziennie deszcz, dużo piasku, no to też wtedy trzeba sprawdzić urządzeniem, czy ten łańcuch nie jest wyciągnięty. Ale no, taką Tour de Pologne, jeden łańcuch raczej... I wymiana. I po wyścigu. Po tym wyścigu one są ściągane do kosza. I później jest rower przygotowywany do kolejnego wyścigu, zakładany nowy łańcuch. Coś jeszcze się tak w miarę regularnie wymienia? No opony też mają swoją tam jakąś, powiedzmy, ileś kilometrówkę. Trudno powiedzieć, bo z oponami to jest tak, że no, kolarz może wystartować i po 10 kilometrach być opona do wymiany, gdzieś jest lekko nacięta i trzeba ją wymienić.
To też cały czas sprawdzamy. Jeśli ona już jest trochę zużyta, też jest do wymiany wtedy. Oczywiście opony widzimy tam, jeszcze gdzieś mamy zapasowe, dodatkowe w tych szufladach na dole. A jakie to systemy teraz są, jeśli chodzi o opony? My stosujemy tubeless. Tubeless. One są zalane mlekiem. Jeśli na wyścigu jest tam, to co mówiłem, jakieś małe nacięcie, to mleko potrafi zakleić i kolarz jedzie dalej. To powietrze nie zejdzie. Także u nas w ekipie stosujemy tubeless. No i masz polskiego dyrektora sportowego w tej ekipie, masz polskich kolarzy, taka trochę polska ekipa, nie? No tak, jest Michał. Na tym wyścigu akurat z Michałem jadę w aucie. Tak się złożyło, że prawie cały wyścig mamy pierwszy wóz, także fajnie widzimy wyścig. Bo te kolejne wozy, które są tam dalej, to kolarzy ciężko jest zobaczyć, tak. Bo to jest, wiadomo, długi konwój tych samochodów. Także my widzimy dużo wyścigu, jesteśmy, powiedzmy, pierwsi na linii, jeśli kolarz coś potrzebuje. Ale też fajnie chyba, że można po polsku pogadać, nie? Tak. Że jest kilku swoich. Tak. Jest kilku swoich, jest Kamil Gradek, Filip, doktor Kosielski, także no kilku Polaków jest w ekipie, także oczywiście nie na każdym wyścigu jesteśmy razem, bo zdarza się tak, że Michał jedzie na inny wyścig, ja jadę na inny, ma inny plan, także nie zawsze się spotykamy na wyścigach, ale fajnie jest, gdy jesteśmy razem. Od jak dawna pracujesz jako mechanik? W ekipie Bahrain Victorious jestem trzeci sezon. Wcześniej pracowałem w CCC, a jeszcze wcześniej byłem kolarzem. To czy chyba pamiętasz. To pamiętam, oczywiście, że pamiętam, ale to ile lat, czekaj, to ile lat już jesteś mechanikiem? Około pięciu lat. Chyba, nie? Skończyłem w 2017 roku. No, to coś około 5. I lubisz to? Tak, no. Lubię. Ogólnie z kolarzami jest fajna praca, jest ciekawie. Nie chciało ci się po karierze trochę więcej w domu posiedzieć? Lubisz takie cygańskie życie? Był taki okres, że miałem, powiedzmy, dosyć. Jak skończyłem kolarstwo, ale szybko mi przeszło już. Jak byłem trochę za długo w domu, to już chciałem gdzieś wyjechać na wyścigi. To już chyba jest we krwi. Tak, to wielu czy to kolarzy, czy właśnie osób z obsługi mówi, że jak tak za długo w domu posiedzi, to więc odpocząć, czy odpoczywasz w domu? Nie, odpocząć, ja pojadę na wyścig. No nieraz tak jest, że można się wyspać jeszcze, jak dzieci są w domu. To... Tak, dokładnie. To chociaż można na wyścigu się wyspać. No tak się śmieję, ale nieraz tak jest. Bardzo ci dziękuję. Fajnie, że mogę wam pokazać od trochę znowu innej strony ten peleton. Mam nadzieję, że to było interesujące i będę dalej chodził śladami tych naszych ludzi w obsłudze, żeby pokazać wam, jak to wygląda od tej drugiej strony. Dzięki wielkie. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki, Adam. Dzięki.